Cześć Hopheadki i Hopheadzi. Dzisiaj opowiem Wam trochę o kranoprzejęciach i kooperacjach. Jesteśmy właśnie w Gdańsku na premierze naszego trzeciego DDH, które się leje właśnie w lokalu za nami, przed nami i jeszcze jednym obok. Więc jest splendor. W Pułapce odbywa się kranoprzejęcie. I kranoprzejęcie to świetna okazja, żeby spotkać się przede wszystkim z naszymi fanami, żeby pokazać to, nad czym pracujemy. Nasze najnowsze piwa, najnowsze projekty, które gdzieś nas fascynują, nad którymi ciągle staramy się pracować i rozwijać, a także pokazać część naszej klasyki. Dlatego mamy więcej tego wieczoru, więcej kranów do dyspozycji, żeby pokazać właśnie przekrój tego, skąd idziemy, czyli jakie piwa ważyliśmy kiedyś, dokąd podążamy, czyli te najnowsze, a przede wszystkim też zebrać opinie ludzi, którzy je piją. I wasze reakcje są dla nas najważniejsze, bo one są dla nas kompasem i wskazują kierunek, w którym z naszym ważeniem mamy zmierzać. W kranoprzejęciach najlepszy jest fakt to, że piwowar sam serwuje swoje piwa fanom i może zebrać ich reakcje na bieżąco, w czasie rzeczywistym. Więc chodźmy do środka. To jest 13? Nie, zupełnie nie. Co to jest? Kacper bardzo dobrą robotę robił w poprzednim miejscu zatrudnienia. A on chciał Hylesa. Pomyliłem krany. Myślę, że nie opali pół litra tego. Myślę, że poskłada go. Patrz, Hyles w takiej szklance, coś pięknego. Dobry kontakt z klientem jest tak samo ważny jak z procesem ważenia. Polewając DDH znalazłem całkiem ciekawe szkło do tego. Ładne rzeczy tu się dzieją, ale pierwszy kek DDH się skończył, chodźmy zmienić beczkę na zobaczenie. Ej Michał, ale co to jest? Nasze najnowsze piwo, kooperacja z innymi beczkami. Kooperacje, czyli projekty, w którym piwo ważą dwa browary, wymieniając się pomysłami na recepturę. Wspólnie ją opracowują, później wdrażają w życie. Takie akcje to najlepszy aspekt właśnie pokazujący, jak piwowarstwo rzemieślnicze jest łączy w społeczność wszystkich ludzi w nie zaangażowanych. Są dwa, w zasadzie można by powiedzieć, że konkurencyjne browary, które łączą swoje siły i tego jednego dnia albo w tych kilka dni pracują nad jednym wspólnym piwem, w które wkładają masę serca, pasji, swojego doświadczenia. To też świetna okazja, żeby się zintegrować z browarami z innej części Europy, z innej części świata. Piwowarstwo łączy, ponieważ z takimi ludźmi bardzo łatwo nawiązać kontakt. To samo nas cieszy, kiedy wychodzi, to samo nas smuci, kiedy w browarze zdarzają się pomyłki lub problemy. Więc bardzo łatwo złapać jest wspólny język i wspólnie pracować jak jeden zgrany team w bardzo krótkim czasie. Dla nas aspekt kooperacji zawsze od samego początku ale browaru był bardzo ważny. Razem z browarem Pinta już na samym początku piwnej rewolucji stworzyliśmy pierwsze piwo kooperacyjne na polskim rynku. Również uważaliśmy jako jedni z pierwszych kooperację zagraniczną z norweskim browarem Nogneo. Uważaliśmy piwo Deep Love w 2013 roku w browarze Gościszewo, kiedy jeszcze byliśmy browarem kontraktowym. Jak świetna to była zabawa, możecie zobaczyć to również na filmach, które są na YouTubie, bo nagraliśmy dzień, w którym ważyliśmy to piwo, a także trasę premierową tego piwa, która przebiegała od Wrocławia, Warszawę, aż do Pułapki, w której teraz na zapleczu jesteśmy. I kooperacja to też świetna okazja do podróżowania, poznawania innych krajów, nowych kultur. Możecie zobaczyć, jak przy okazji Bideja z chłopakami z Pinty już rok do roku staramy się odbyć wspólną podróż po surowce i inspiracje. Byliśmy w Marrakeszu na Jamal Elfna, żeby kupić pieprz do Spoko Maroko. Rok temu byliśmy na Węgrzech, gdzie byliśmy na festiwalu arbuza i przywieźliśmy arbuzy do Bideja 5.0. Ten film zobaczycie jeszcze przed premierą Bideja 6.0, którego już uważaliśmy, a premierę będzie miał w ostatnich dniach tego roku, więc tych kooperacji u nas jest zawsze dużo. Kilka dni temu miała miejsce premiera Saint No More, które uważaliśmy w kooperacji z estońskim browarem All N Out. Dzisiaj ma premierę Why Not, piwo uważone z innymi beczkami. I już układamy plan kooperacji na przyszły rok, bo właśnie te podróże, wymiana doświadczeń, szukanie inspiracji, poszerzanie naszego warsztatu piwowarskiego o doświadczenia innych piwowarów i ich pomysły, to jest zawsze dla nas wielką, wielką, wielką wartością i od tych piw zaczyna się wiele nowych historii i to są zawsze etykiety i butelki, które zamykają sobie jakąś ciekawą historię do opowiedzenia.
bądźcie ich spragnieni. Kooperacje to też świetne historie, do których lubimy wracać, opowiadać, więc bądźcie spragnieni kolejnych filmów o historiach zamkniętych w etykietach.